Dzień dobry, witajcie, witajcie. Satnam, tutaj Amrita Darshan, wasza gospodyni. Witam was na trzeciej części I Love Chakra, naszych warsztatów w tym tygodniu, wiosennych warsztatów w pokoju harmonii, nowej fali surferów medytacji. No i zapraszam na kolejny ciekawy czas, który może zupełnie potasować wam w głowie i otworzyć was na ciekawe idee. Witam także tych z was, którzy oglądają wideo. I czekam na tych z was, którzy pojawią się na żywo. Także zobaczymy, kto się dzisiaj pojawi. Czasami bywa taki efekt, że te dolne czakry wszystkich bardzo interesują. Nie, to jest trochę tak przewrotnie. Te górne czakry interesują wszystkich. No bo wiadomo, otworzyć świadomość, intuicję, tutaj, wiecie, oświecenie i tak dalej. Te górne czakry często bardzo interesują wszystkich. Ale jest często taki efekt, że nadążacie, że osoby nadążają tylko za tymi dolnymi czakrami. I jak ja już przedstawię wiedzę o tych dolnych czakrach, to już się robi taki kosmos, że jak dochodzi do tego, na co tak bardzo czekacie, na ten w ogóle wyszczał i na to oświecenie, to już nagle jakby już zatrzymujemy się w tym dolnym trójkącie, ale ja zachęcam Ciebie, nie jesteś tutaj w pokoju harmonii przez przypadek i nie przez przypadek do Ciebie trafia Amrita Darshan, dlatego wystrzelmy się wyżej, wystrzelmy się dalej. Witajcie, cześć. Cześć Beata, cześć Daria, cześć Tomek. Sobie jeszcze tutaj siebie znajdę na komputerze, żeby widzieć też Wasze komentarze, że na bieżąco. No, tutaj wyciszę sobie siebie i będę widzieć tym samym wasze komentarze. Cześć Aneta, cześć Martyna. Super, że się pojawiacie. Bardzo się cieszę. Ok, dzisiaj mamy super temat, górne czakry. Taki jeden z moich ulubionych tematów, jak czakry w ogóle. Ale ja jak zwykle pragnę zacząć od takiego krótkiego jakby podsumowania tego, co zrobiliśmy do tej pory. Lokowanie produktu, Darshan kakao, ja mam dzisiaj kakao na naszym warsztacie, że jogini kochają kakao, zapraszam do zakupów, darshanshop.com, będziesz po prostu zachwycona i zachwycony, ty jak możesz smakować czekoladę. Dobrze, do warsztatów, przejdziemy do warsztatów. Część trzecia, odlot na trzeźwo, górny trójkąt czakr. I zaczniemy sobie od podsumowania. Te warsztaty, które teraz oglądacie, I Love Chakra, to jest taka zajawka w pokoju harmonii do płatnego kursu, który będzie w sprzedaży w tym tygodniu, Chakra School. I to jest taki bardzo rozbudowany kurs, gdzie jest 18 takich wykładów, takich jak ten, tylko że na koniec każdego wykładu zawsze jest jeszcze wspólna praktyka medytacji, czyli uczę Cię jeszcze jakiejś takiej wyspecjalizowanej medytacji, żeby jeszcze lepiej poczuć te czakry. I tych wykładów jest aż 18, po dwa na każdą jedną czakrę, tak? Po dwa na każdą. No i tutaj w pokoju harmonii rozmawiamy sobie dzisiaj już trzeci dzień o czakrach. I w pierwszy dzień, w pierwszej części tutaj I Love Chakra, czyli w poniedziałek, mówiłam wam o tym, co to w ogóle są te czakry po naszemu. Co to w ogóle jest? Na czym to polega? Z czym to się je? Co to jest po naszemu? Czyli nie są to jakieś pokrętne idee jogiczne, tylko wytłumaczę Ci to w bardzo prosty i szybki sposób, tak w alfabetycznym skrócie. Czakra podstawy i czakra seksualna, czakra pępka, to jest dolny trójkąt. I wczoraj sobie ten dolny trójkąt dokładnie omówiliśmy. Później jest czakra serca i później jest górny trójkąt. Czakra gardła, tutaj to trzecie oko, no i czakra korony. I to jest górny trójkąt, czyli mamy razem 7. Ale w tym systemie, którym ja się posługuję, w systemie kundalini, jogi, wyróżniamy 8 czakr. I tą ósmą czakrą jest aura, i to jest wypadkowa tych wszystkich. Czyli mamy dolny trójkąt, 3 pierwsze, serce, 3 górne i aura jako wypadkową tego całego zamieszania, które jest w Tobie. Na tej pierwszej części naszych warsztatów I Love Chakra, tutaj w pokoju harmonii, to jest ta część poniedziałkowa, opowiedziałam wam na tym, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Czyli zaczynając od dołu, poczucie bezpieczeństwa, twórczość, działanie, czucie i współczucie, później jest ekspresja, później jest intuicja i połączenie z Bogiem, ze światem,
z życiem w ogóle. I wypadkowa tego wszystkiego, jak to wszystko się w tobie układa, stanowi o twojej aurze. I czakry to są naczynia połączone. Ja tobie nie będę tutaj teraz tłumaczyć. Cześć Edyta, cieszę się, że jesteś. Cześć Karolina, cześć Ela, cześć Magdalena. Także cieszę się, że jesteś. Po wczoraj nie mogło mnie zabraknąć. Bardzo się cieszę. Dobra, super. Czakry to są naczynia połączone i ja tutaj nie będę tobie teraz tłumaczyć tego, że czakry to są wiry energii gdzieś tam w naszym ciele, bo mnie takie coś to mnie nie interesuje. To, co sobie przeczytasz na każdym jakimś tam portalu lepszym, nie? Pierwszym lepszym portalu sobie przeczytasz takie rzeczy o jakichś wirach energii, o sanskrycie, o kolorach, o płatkach, ilości płatków, ilości symboli, dźwięków, różne tam takie cuda na kiju, co tak naprawdę... Okej, to może być interesujące dla kogoś, kto się gdzieś w to głębiej zagłębia. Ja nie mówię, że to jest złe. Tylko, że dla mnie, ja ukułam taki termin jak duchowa IKEA. IKEA duchowości. To jest to, co ja wyznaję. Czyli to musi być proste, to musi być skuteczne i to musi działać na lata. Jak to nie spełnia tych warunków, to ja się po prostu tym nie interesuję, bo ja nie mam na takie coś czasu. Więc okej, niektórzy, wiecie, cały swój w ogóle sposób duchowości opierają na czakrach i to jest okej. I można sobie wtedy rzeczywiście w medytacji zagłębiać się w to, w tamto, analizować kolory, dźwięki, płatki, kwiatów, lotosy i inne rzeczy. Ale ja Ci proponuję coś bardzo prostego, co odnosi się po prostu do Twojego życia, do Twojego ogarniania codzienności. Bo dla mnie codzienność, moje codzienne życie jest absolutnie najważniejsze. Czyli to, co ja, jak ja pracuję, jaką jestem matką, jaką jestem partnerką, jaką jestem znajomą, przyjaciółką, jak ja tutaj sobie radzę w domu, jak ja sobie radzę, kiedy mnie dopada stres, to jest dla mnie najważniejsze. I ta wiedza o czakrach, którą Ci przekazuję, właśnie na tym jest osadzona. Na tym, żeby dobrze nam się żyło. Po swojemu, tak jak chcemy. I żeby czerpać z życia dużo, dużo przyjemności. No bo ja idę ścieżką przyjemności. Do takiej ścieżki zapraszam i Ciebie. Nie ścieżki umartwiania się i biczowania się, tylko ścieżki możliwości, sukcesu, przyjemności, prosperity, bogactwa tego świata i bogactwa, które jest w Tobie jako człowieku. I my sobie to podczas medytacji zaglądamy tam do środka, otwieramy ten worek życia, przypatrujemy się temu i po prostu cieszymy się z tego. Dolny trójkąt czakr omówiliśmy sobie wczoraj. I to był mega dobry warsztat. Jeżeli go nie widziałaś i nie widziałeś wczoraj, zapraszam Ciebie serdecznie, żeby sobie obejrzeć ten warsztat, no bo to jest wiedza, która może zmienić ludzkie życie. Po prostu. Nikt Cię tego w szkole nie nauczył. Nauczyli Cię, jak robić jakiś tam rachunek różniczkowy, nauczyli Cię o różnych poetach romantyzmu w Polsce, nauczyli Cię o historii II wojny światowej, różnych rzeczach Cię nauczyli, poszerzając jakby Twoje ogarnianie tego, Twojego człowieczeństwa tutaj na świecie pod kątem kultury, społeczeństwa, pod kątem nauki, logiki, ale mało czasu zostało tak naprawdę poświęcone na eksplorację Ciebie jako człowieka. I Twojej duchowości. Duchowość to, wiecie, to jest czasami jakiś taki w ogóle czarna plama w ogóle w naszym życiu, nie? Bo, no bo co to jest ta duchowość? Albo, że chodzisz do kościoła i coś Ci tam nie gra, albo, że wierzysz w Boga, ale nie potrafisz jakby cieszyć się tym na co dzień, nie? Jakoś namacalnie. Niektórzy potrafią, ale to jest mniejszość ludzi. Albo potrafisz i chcesz więcej, nie? Ja Cię zapraszam tutaj do takiej duchowości, która będzie bardzo mocno zespojona z Twoim życiem. Więc ten wczorajszy warsztat na temat dolnych czakr, on jest bardzo mocno osadzony na ziemi. Bo dolne czakry to tak naprawdę jest wszystko, co Ty w ogóle robisz jako człowiek. Jak Ty wpuszczasz do tego trochę więcej świadomości, tak jak zrobiliśmy to wczoraj, i jak poprzez czakra skór możesz poprzez medytację także poczuć głęboko w swoim życiu, o co chodzi w tym temacie, możesz praktykować medytację, żeby jeszcze głębiej w to wejść i uczynić ze swojego życia mistrzostwo. Tak dużo ludzi robi to po prostu z automatu. Z automatu dba o byt, z automatu się rozmnaża i z automatu po prostu angażuje w coś swoją uwagę i swoją energię, żeby coś tam się działo. I jak to robisz z automatu, żeby coś tam się działo, to robisz to w taki sposób, jak zostałaś do tego przystosowana i wyszkolona, gdzieś zupełnie poza Twoją świadomością, nie? Taka zachodnia socjalizacja została zastosowana w Twoim życiu, czyli szkoła, rodzice, partner, jakiś tam zestaw autorytetów,
zestaw postępowania. To jest takie rusztowanie, które zostało nałożone na tę twoją nieskończoną energię kundalini, wielką kreatywność świata, która po prostu przetacza się poprzez ciebie. Zostało nałożone jakieś takie rusztowanie i potem to twoje kundalini się wspina. Ale w pewnym momencie następuje w twoim życiu takie pom, jakby budzisz się, nie? I sobie myślisz, kurczę, czy tak musi być? Gdzie jest to szczęście? Co ja jeszcze mogę, do czego jestem jeszcze zdolna więcej? Czy ja naprawdę tak muszę? Czy ja naprawdę muszę? Czy ja nie mogę zrobić czegoś innego? Czy mi wypada? A co jeśli? Także zaczynasz zadawać sobie ważne pytania. I słuchajcie, odpowiedzi na te pytania nie są tak ważne, jak rozciąganie swojego umysłu w ogóle tymi pytaniami. Żebyście mi się przypadkiem nie zatrzymali na tych trzech dolnych czakrach, na tym wczorajszym wykładzie, a ten to już będzie dla was jakąś abstrakcją, a tego w czwartek już w ogóle nie zobaczycie, nie wspominając już w ogóle o tym czakra skóry. Nie zatrzymujcie się na tym, ponieważ ty całe życie szukasz odpowiedzi na pewne pytania. Całe życie. I w tym jest zabawa. To jest to płynięcie na desce, na fali. Nie oczekuj, nie bądź naiwna i naiwny, nie oczekuj tego, że ty będziesz jutro sobie po prostu ogarniesz to tak, będziesz mieć w małym paluszku i wszystko ci będzie śmigać. To straciłabyś całą zabawę, zwaną życie. Dlatego najważniejsze w tym jest, i to podkreślam, w tym co my robimy teraz, samo rozciąganie umysłu na nowe idee, niż wiedzenie, że teraz to już wiem, co mam w życiu zrobić. Ja się codziennie siebie pytam, co mam w życiu zrobić. Daję temu jakąś strukturę, ok, ale to nie jest tak, że ja mam rozpisany plan na najbliższe 10 lat, bo mi jakiś channeling mam tutaj w ogóle, nie wiem, z otwartej czakry korony i ja wiem coś, co się dzieje. Mnie tak samo zaskoczył koronawirus, jak i ciebie. I tak samo nie wiem, czy co zrobię, jak tutaj w gospodarce się takie rzeczy podzieją, że nagle moja kreatywność pójdzie w kierunku wypiekania chleba i wymieniania się tym chlebem z sąsiadką na jajka. No nie wiem, nie? Ale jak jesteś kreatywna, to jesteś zawsze kreatywna, nie? Proste. Także dzisiaj idziemy wyżej. Dzisiaj idziemy do tych górnych czakr. I tutaj po drodze jest serce. Tutaj po drodze jest serce. Tu jest ten dolny trójkąt. Zapraszam na wczorajszy wykład. Zrozumiecie sobie dolny trójkąt. Tu jest serce. I o sercu będziemy mówić jutro. Ja tę przestrzeń specjalnie pomijam. Ja tę przestrzeń w tym momencie specjalnie pomijam. Ja bym chciała dać jej trochę więcej czasu. I chciałabym teraz przejść tutaj wyżej. Tutaj jest czucie, że ty czujesz w ogóle siebie. I tutaj jest takie miejsce, gdzie ten dolny trójkąt łączy się z górnym, czyli tutaj się wszystko miesza. Tu jest centrum wszechświata. O. Wyobraź sobie, że wszechświat, naukowcy zbadali, że wszechświat, kosmos, z każdego punktu, z którego go mierzysz, on się tak samo rozciąga w nieskończoność w każdą stronę. Więc w sumie centrum wszechświata może być wszędzie. Więc pobawmy się tak na chwilę, wyobraź sobie, to już w ogóle nas rozciąga, nie? Takie idee, że centrum wszechświata jest w twoim sercu, jest w tobie, w tym momencie. Równie dobrze być może być w moim, w twoim, stamtąd, z tego miejsca, z tego jednego punktu, który wyłapiesz, jest ten diament świadomości. Uwaga, wiele z was go teraz już wyłapie, już go nigdy nie puści, tak? Musisz sobie tutaj złapać taką mudrę, lewa ręka na dole, prawa u góry, w tym miejscu, oczy zamknięte. Pociągnij na boki trochę, zrób napięcie. Tu jest centrum wszechświata. Jak już złapałaś siebie za rękę i złapałeś, to już nigdy nie puszczaj. Złóż sobie teraz przysięgę. Przysięgam, że już nigdy Cię nie stracę. Że zawsze będę o Ciebie dbać. Dopóki śmierć nas nie połączy w wiecznym wyzwoleniu. Także tutaj jest teraz złożona przysięga. To jest centrum wszechświata. I ono jest jedno i możesz je odnaleźć tylko w sobie. Wielka tajemnica jogi. Ale do tego wrócimy później. To było mocne, nie? Do tego wrócimy sobie jutro. I teraz idziemy wyżej. Jak już to masz, zaufaj, że już to masz. Zaufaj, już jakby zostaw. Ja wiem, że umysł ma 1000 pytań. Zostaw na razie. Zaufaj, że to masz. Uchwyciłaś i uchwyciłeś to centrum. Że te dolne czakry, one ci działają, możesz temu zaufać. Żyjesz, zarabiasz, masz dach nad głową, możesz zaangażować w swoją życiową energię. Twoje serce bije, w żyłach krąży krew,
O oddech się nie musisz prosić, zostaje ci dany. Dzieje się. Zaufaj temu. Możesz oczywiście zrobić z tego profesurę, ale w tym momencie po prostu niech to działa z automatu. W sercu odnajdujesz siebie. W sercu odnajdujesz siebie. Składasz sobie przysięgę, że nigdy się nie puszczasz i lecimy w kosmos. Zapinamy pasy, lecimy w kosmos. Górny trójkąt. Tu się dzieje taka magia, kochani. Magia się dzieje w momencie, kiedy sobie na nią w życiu pozwolisz. I co to jest ta magia? Co to jest ta magia? To jest głęboka radość, która rozsadza całą każdą Twoją komórkę. To jest głębokie spełnienie w tym, kim jesteś, w Twojej pracy, w seksie, w związku, w byciu matką, w byciu przyjaciółką. To jest głęboka miłość do siebie i do innych ludzi. To jest właśnie to. To jest cieszenie się z tego, że Ty możesz robić coś dla innych ludzi i w ten sposób bierzesz udział w społeczeństwie. Jako część społeczeństwa. Bierzesz udział w rozwijaniu się kultury na świecie. Poprzez to, kim jesteś. Poprzez to, co dajesz. Nie oceniasz tego. Nie oceniasz tego, czy to jest takie malutkie. Bo możliwe, że jesteś osobą hojnie obdarzającą ludzkość. Do tego wszyscy dążymy. Tak, to jest absolutny cel. Być osobą hojnie obdarzającą ludzkość. Ze źródła, z Ciebie, gdzie jest całe bogactwo, gdzie jest wszystko. I tam Ci nigdy nie zabraknie. Wtedy stajesz się osobą świętą. I możliwe, że to hojne obdarzanie ludzkości w Twoim wykonaniu to jest na przykład bycie mamą dla jednego dziecka. Możliwe, że hojne obdarzanie ludzkości to jest bycie influencerem, który po prostu zapładnia umysły milionów osób nowymi ideami. Możliwe, że hojne obdarzanie ludzkości to jest bycie inżynierem, lekarzem, to jest bycie ojcem, to jest bycie po prostu tym, kim jesteś, pod tym imieniem i nazwiskiem, które masz teraz. To jest tutaj, to jest czakra gardła, to jest ekspresja. To jest to, kim Ty jesteś. Jestem, po prostu. Jestem. To wystarcza. To jest bogactwo dla tego świata. I tutaj to się nie kończy, nie? W tym momencie. No bo czy wystarczy być? No wystarczy być teoretycznie, ale Ty aspirujesz do oświecenia. Dlatego się widzimy, nie? No bo jakbyś nie aspirował, no to po co jest ta rozmowa? Stawię sobie wysoko poprzeczkę. Wysoko. Bo po co nisko? Lepiej się rozciągać, tak rozciągamy się. Aspirujemy do oświecenia, wszyscy. Jak mnie słuchasz, aspirujesz do oświecenia. Nie aspirujesz, no to sobie włącz sobie coś innego na YouTubie. Naprawdę. Szkoda naszego czasu. Także idźmy w tym kierunku. Tutaj sobie wyłączę i rozpraszam. Gardło. Czakra gardła. I tutaj jest taka wielka tajemnica jogi. No bo tu jest wibracja, tu jest dźwięk. Tu jest dźwięk. Czyli to co mówisz, to jakich słów ty używasz i ten dźwięk, który ty słyszysz i który ty z siebie wydajesz, on kształtuje to, kim ty jesteś tak naprawdę. Bo to jest pewna wibracja, która z Ciebie wychodzi. To jest efekt uboczny przepływu oddechu poprzez Twoje ciało. Efekt uboczny. Ale poprzez swoją wolę masz wpływ na kształt słowa, na słowo. I słowo jest tutaj ważne. To jest Twoja piosenka. Po prostu grasz piosenkę tym ciałem. Poprzez to, jak się ruszasz, poprzez to, co mówisz, poprzez to, jakie wychodzą z Ciebie słowa, jaki wychodzi z Ciebie dźwięk. Jak wyrażasz siebie. I piąta czakra często jest kojarzona z głosem, że powinniśmy śpiewać, że powinniśmy używać głosu, powinniśmy na przykład śpiewać mantry w jodze, albo powinniśmy tutaj regulować przepływ oddechu. Okej, trzeba dbać o swój głos, można go eksplorować. Rozwój głosu to jest naprawdę jakby rozwój duchowy. Tak, ja się od 2 lat uczę profesjonalnie śpiewać, uczę się emisji głosu i to jest niekończąca się opowieść jak yoga. A moja nauczycielka, Justyna Masny, to ona w ogóle powinna być, nie wiem, to ja się powinnam od niej chyba medytacji uczyć. To jest taka wspaniała osoba. Uczy online, jakby ktoś chciał się uczyć śpiewu u niej, to dajcie znać, bardzo polecam. Po prostu przygoda życia, tak cudowna osoba. Boże, ona jest tak cudowna, że ja kiedyś tylko o niej nakręcę live'a, tylko o niej. Przecież to kilka razy mówiłam, po prostu jest boska.
Czakra gardła jest bardzo mocno połączona z czakrą seksualną. Gdy pracujesz z czakrą gardła lub gdy pracujesz z czakrą seksualną, z drugą czakrą, to praktycznie wychodzą ci podobne tematy. Wychodzą ci podobne tematy. Bardzo jest interesujące to, że też fizjologicznie, jakbyś zobaczyła, jak zbudowana jest krtań, jak poruszają się struny głosowe, dokładnie wyglądają jak żeńskie narządy seksualne. I po prostu jak one drgają, to one wyglądają jak żeńskie narządy seksualne podczas orgazmu. Po prostu to jest niesamowite. Możesz sobie wygooglować właśnie krtań czy ruchy krtani. Kiedyś też widziałam jakiś taki filmik nawet na temat emisji głosu. Natomiast twój język zapładnia to, tak? On nadaje kształt słowu. I za każdym razem, gdy mamy do czynienia z czakrą gardła, czyli z naszym wyrażaniem się na zewnątrz, to bardzo mocno można tutaj rzucać przykłady, jeżeli chodzi o seksualność. No bo ty tym, co mówisz i ty tym, jak ty w ogóle, jak ty jesteś, o to, tu jest to, jak ty jesteś w świecie, to ty niejako zapładniasz tę swoją rzeczywistość swoimi ideami. Różne rzeczy robisz, nie? W różny sposób je robisz. Każdy z nas ma jakiś inny sposób na robienie różnych rzeczy. I o tym jest czakra gardła. O tym jest czakra gardła właśnie. Tutaj w ten sposób to działa. Tutaj jest taka głęboka ekspresja tego, kim ty jesteś jako człowiek. I przestrzenią, naturalną funkcją tej czakry jest prawda. Prawda. Wyrażanie ciebie jako prawdy, jako oczywistej prawdy Boga, życia i wszechświata tutaj. I to, co blokuje piątą czakrę, to jest kłamstwo. Unikanie siebie, życia, niezrozumienie, bycie zaplątanym w chaos. To jest kształtowanie właśnie swojego życia w taki sposób, że ci potem w nim nie jest po drodze. Że nagle się po prostu budzisz z ręką w nocniku. Że przecież ja jestem za to wszystko odpowiedzialna. Tworzę od 10 lat to, co tworzę i to w ogóle jakby nie odpowiada moim oczekiwaniom. Na przykład. Nie? Albo stworzyłam to, okej, okay, to odpowiadało mi do tej pory, ale teraz przeżywam jakby przebudzenie świadomości na kolejny poziom i chcę coś zmienić. Zmiana jest nieunikniona, dokonuj jej chętnie, zacieraj ręce, będzie fajnie. I nie tak, że wszystko wyrzucasz do śmietnika, miej szacunek do siebie, do swojego życia, nie? Miej szacunek do tego, co stworzyłeś, do swojego dzieła. Bo jak ty swoje dzieło wyrzucasz do kosza, albo dajesz mu kopniaka w tyłek, no to prędzej czy później, podczas dalszej ścieżki twojego rozwoju, przyjdzie ten moment, kiedy musisz to przyjąć z powrotem. Jakby za każdym razem to będzie do ciebie wracało, bo nie pójdziesz dalej bez tej części siebie, którą gdzieś tam wykopałaś na zewnątrz. Więc trzeba tutaj w tym miejscu spojrzeć i zaakceptować całą swoją historię, czyli wszystko, co się wydarzyło do tej pory, przez te wszystkie dolne czakry, co się dzieje, przez serce i tak dalej. Trzeba na to spojrzeć, uznać to za prawdę o sobie, zrozumieć, w jaki sposób wygląda twoje życie i w jaki sposób twoje życie reprezentuje to, kim ty jesteś w ogóle, bo tam jest prawda, tutaj nie ma żadnego oszustwa. Wystarczy, że się rozejrzysz dookoła po różnych obszarach swojego życia i od razu się dowiesz, kim ty jesteś. Bardzo, bardzo oczywiste. Tam nie ma w ogóle miejsca na żadne kłamstwo, bo wmówić to ty sobie możesz wszystko. I twoje ego może być takie wielkie, że ty jesteś albo taka beznadziejna, albo jesteś taki super, albo chcesz zrobić to, czy tamto, czy coś tam, coś tam. Tam to są wszystkie możliwe historie. Ale prawda jest o tym, jak twoje życie wygląda dookoła, jak czują się przy tobie inni ludzie i co ty sama i sam o sobie myślisz. To jest prawda. I to, co ty czujesz. Jakby sobie to wypisać w punktach i dać sobie trochę czasu na to, żeby przeanalizować swoje życie pod tym kątem, to wiele różnych takich konceptów umysłu po prostu nam wypada. Wypada nam z głowy. One po prostu robią się zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości, nie? Często właśnie na tym polega praca z przekonaniami. Na przeanalizowanie swojego życia pod kątem naprawdę faktów. Jak ono wygląda, jak czują się przy mnie inni, jak ja sama czuję się w tym życiu. I co ja w ogóle czuję, nie? To jest prawda. I temu dajemy wyraz tak naprawdę. To, co czujesz w środku i to, co jest na zewnątrz, to musi być spójne.
No bo jak nie jest spójne, no to mamy tarcie, nie? To nasze oczekiwania, trochę się rozjeżdżamy z czasem i przestrzenią. Ale jak to się robi spójne, to gwarantuję Ci to. Po prostu napisz do mnie z reklamacją, jeżeli tak nie będzie. Nie ma większej ekstazy w życiu, niż wyrażać i żyć prawdę, która po prostu jest Twoją esencją. Pracować tak, jak chcesz, przyjaźnić się z tym, kim się chcesz, wierzyć w miłość, realizować tę miłość, przekraczać trudności w imię prawdy, w imię swoich wartości, w imię tego, co jest dla Ciebie najważniejsze. I gdy realizujesz 100% tego, co Ci w duszy gra i widzisz to dookoła na zewnątrz i cały czas dbasz o to, żeby tak było, gwarantuję Ci, że nie ma większej życiowej ekstazy, nie jesteś w stanie przeżyć większej życiowej ekstazy, łącznie po prostu z całkowitymi jakimiś odlotami. Z tym, że naprawdę jak jesz tego banana, to on jest taki dobry, że to jest niemożliwe, nie? No bo jakbyś była na największym odlocie świata, zupełnie na trzeźwo. Masz takie lotki wtedy zupełnie na trzeźwo. I piąta czakra jest super, żeby o nią dbać. Jest po prostu całkowicie odlotowym obszarem. I zobaczcie, tutaj gdy wchodzimy do tego górnego trójkąta, ja już mówiłam, dzisiaj jest Was mniej, chyba z 10 osób mniej mnie słucha teraz na żywo. Już Was wywaliło po wczorajszym. Wracajcie, halo, wracajcie, nie zatrzymujemy się. Lecimy dalej w kosmos w tej rakiecie. W górnym trójkącie poruszamy już takie tematy trochę bardziej abstrakcyjne. No bo w dolnym trójkącie, wszyscy marzycie o tym górnym trójkącie, wszyscy chcą być oświeceni, ale wszyscy się zatrzymują też na tym trójkącie dolnym, tak? Na tych podstawowych rzeczach. Jak ja mówię o podstawowych rzeczach, że mi się chce myć naczynia albo nie chce, że mam dziurę w skarpecie, że mi się układa czy nie układa w życiu seksualnym i że mi się chce albo nie chce wstać z łóżka, wszyscy klaskają, Amrita, ale super, jak ekstra, no ja też. Ale słuchajcie, no idziemy dalej, idziemy wyżej, idziemy tutaj do tego miejsca. Magiczne trzecie oko. Magiczne trzecie oko to jest szósta czakra i wokół tego miejsca to jest w ogóle źródło wielkiej potęgi. To jest źródło wielkiej potęgi, to jest absolutnie źródło i przestrzeń do realizacji wszystkiego, czego Ty w życiu pragniesz. Bo zobaczcie, i to jest bardzo mocno połączone z trzecią czakrą. Trzecia czakra, przypominam, że to jest takie nasze centrum mocy. To jest takie miejsce, z którego rozdysponowujemy energię po całym naszym organizmie. Dlatego dużo ćwiczeń medytacyjnych w kundalini koncentruje się na trzeciej czakrze. Stamtąd zarządzasz jakby tym systemem człowieka. Tym systemem Amrita Darshan zarządzam właśnie w trzeciej czakrze, w tym miejscu. I trzecia czakra nosi w sobie taki aspekt wojownika i działania i woli, że ja idę i ja działam, ja mam coś do zrobienia. Ja nie mam czasu na pierdoły, bo ja mam coś do zrobienia tutaj na świecie. To jest trzecia czakra, ja idę i ja robię, nie? Ale szósta czakra to jest takie dowództwo, to jest centrum dowodzenia, to jest taka głęboka wizja i głęboka projekcja tego, że ja stąd wydaję rozkazy temu tutaj na dole, z tego miejsca, tam wydaję rozkazy. Czyli wojownik, trzecia czakra, wojownik, on nie musi do końca wiedzieć, co w głowie ma dowódca, nie? Czyli tutaj to trzecie oko. On po prostu wykonuje rozkazy. Tam jest rozdysponowana ta Twoja armia na różne zadania, nie? Do wykonania, na różne misje, nie? Twoja załoga ma różne misje do wykonania i stamtąd oni są rozdysponowani, nie? Natomiast głęboki wgląd w to, co Ty masz w ogóle robić, w to, kim Ty jesteś i po co tutaj przyszłaś na ten świat, idzie stąd z tego miejsca. Idzie stąd z tego miejsca. Nie zawsze to rozumiesz. I często się, bo to jest oczywiste, że działamy z poziomu tych trzech dolnych czakr na świecie. Na przykład wdrażamy coś w naszej pracy, w naszym związku, w czymś tam, w tym, co nas wszystkich interesuje, ta codzienność. Wdrażamy coś, ale jak Ty masz dobrze tutaj przetartą tę przednią szybę trzeciego oka, to Tobie się w życiu układa, dlatego że Ty jesteś zawsze kilka kroków do przodu z tym swoim działaniem. Ty wykonujesz jakieś rozkazy z jakiejś takiej głębszej swojej inteligencji. Tutaj się odzywa Twoja inteligencja, nie czerwone świadectwo z paskiem, które miałaś w podstawówce, tylko głęboka inteligencja Twojego życia, głęboka prawda, która stoi za tym, ja to co rano mówię, że wschodzi słońce, że Ty oddychasz, że bije Ci serce, poprzez praktykę medytacji zaczynasz realizować tę prawdę. Trzeba tutaj sobie dobrze to trzecie oko przetrzeć i wtedy nagle się okazuje, że ja w moim biznesie pół roku temu dokonałam takich rzeczy, które bez dokonania których jakby teraz by mi się tak nie układało. Ja je dokonywam zupełnie intuicyjnie. To jest ta intuicja w biznesie, nie?
świetnie mi to idzie. Jakby ja za dużo nie myślę tutaj. Ja nie kończę jakichś takich kursów strategii, marketingu, układania. Ja czasami owszem, nie wiem, czytam jakieś książki, bo po prostu fascynuje mnie biznes i zarabianie pieniędzy. Kocham to i będę robić to tak długo, aż padnę, a potem odpocznę i będę robić to znowu, tak? No po prostu mam takie hobby, nie? Hobby dorosłego człowieka. To jest moje hobby, moja pasja. Zapraszam. Mogę się podzielić wszystkim, co wiem razem z Tobą. Bawmy się razem, będzie ekstra. Ale ta głęboka intuicja w biznesie, albo na przykład w związku, w relacji, w byciu kobietą, w byciu matką, to wszystko jest osadzone właśnie w tej przestrzeni, w tym umyśle medytacyjnym, w tej jogicznej projekcji takiej. No bo ja później działam i się okazuje, że to wszystko ma sens, nie? Bo ja po prostu wiem, po prostu wiesz. W tej przestrzeni widzisz i wiesz. I dużo, dużo praktyk koncentruje się medytacyjnych z kundalini właśnie na przykład na skupieniu, na pobudzeniu tej przestrzeni. To jest przysadka mózgowa, to jest gruczoł przysadki mózgowej. Gruczoł przysadki mózgowej to jest taki szef wszystkich szefów. On reguluje pracę wszystkich innych gruczołów w Twoim organizmie. Czyli reguluje to, jak Ty się czujesz w ogóle, w swoim ciele, w swoim życiu. Więc tutaj jest... Gdy to opanujesz, jakby masz wpływ poprzez swoje ciało fizyczne, poprzez techniki skupienia wzroku i mantry, żeby rozwibrować tę przestrzeń i ją zsynchronizować na przykład z pracą szyszynki i poprzez to zsynchronizować jakby pracę innych gruczołów w Twoim organizmie, no to wygrywasz. Możesz to zrobić jako człowiek. Twoje ciało może o wiele więcej niż na przykład tylko czytać albo tylko podnieść łyżeczkę do ust i włożyć zupę do ust. Możesz regulować pracę całego Twojego organizmu i wprowadzić taki stan biochemiczny w Twoim organizmie, że masz kompletny odlot. Żadne, nie wiem, LSD, żadna ayahuasca, żadne peyotle, grzyby, marihuana, że to wszystko, wiecie, to można się tym nasycić, ale to przestaje być jakąkolwiek konkurencją dla Twojego naturalnego odlotu, który Ty sobie wypracujesz, na każdej płaszczyźnie Twojego życia, na każdej płaszczyźnie z tych czakr możesz mieć taki odlot i Twoje życie jest tak spójnie i tak hojnie obdarzasz po prostu ludzkość tym, kim jesteś i po prostu nawet nie wiesz, jak to się dzieje, intuicja, nawet nie wiesz, jak to się dzieje, jak działasz z dolnych czakr, ale tak się dzieje po prostu. I Ty później wiesz, bo Twoja wiara rośnie w miarę Twoich czynów. Więc jak zrobisz kilka rzeczy, gdzieś tam z głębokiego przesłania Twojego serca i to zadziała, no to widzisz, kurczę, to ma sens, nie? I przestajesz się później już tak ekscytować, bo na początku to jest takie, czy wypali, czy nie wypali. Zawsze tutaj w tym momencie nastąpić musi takie, wiecie, zrzucenie się z przepaści. Deklaracja. Okej, okay, ja jestem, deklaruję się po prostu podążać za tym, co gdzieś tam czuję, że jest dla mnie dobre. To jest deklaracja i ja tego nie łamię. To jest moja święta umowa ze mną samą. Więc jak coś do mnie przychodzi, jakiś wystrzałowy pomysł i zaczynają mi się trochę trzęść nogi, że Boże, Boże, co teraz, nie? Na przykład dzisiaj przyszedł do mnie pomysł, że moja szkoła medytacji powinna po prostu mieć na swoich plakatach i w swoich reklamach używać wizerunek jednorożca, nie? Ja mam zamiar to zrealizować. I niektórych będzie to wkurzało, niektórzy nie będą mnie brali poważnie, ale ci, którzy jakby kumają to zakumają to poczucie humoru, to będziemy mieć taki czas ekstra ze sobą, że no po prostu nie wszystko musi być takie poważne, nie? Nagle się okaże, że po prostu naprawdę możemy zapiąć pasy i rakietą wystartować w ogóle do krainy jednorożców i w ogóle mamy z tego fan. Ale tu nie chodzi tylko o fan. Bo w tej praktyce tutaj chodzi o to, żeby Twoje życie po prostu było źródłem magii i niespodzianek dla Ciebie. Żeby na Twoje konto wpadały kwoty typu 500 tysięcy, żeby po prostu ludzie doznawali olśnienia, szczęścia i radości przez sam fakt przebywania z Tobą, żeby Twoje macierzyństwo było najlepsze na świecie, żebyś za każdym razem umiała pogodzić się ze swoim chłopakiem i po prostu uczynić z niego króla i rycerza i papieża, prezydenta. Oni wszyscy chcą być prezydentami, prezesami, naprawdę, gdzieś tam w środku.
tak żeby się umiała tak zadziałać, żeby to się w ogóle wydarzyło, żeby on się tak czuł, żeby mieć najlepszych przyjaciół, żeby w ogóle kupić sobie tę czadową sukienkę, którą chcesz i nie wstydzić się tego, że możesz za swoją pracę jeździć Mercedesem i nikt cię nie wyklnie, a na przykład jesteś, nie wiem, masażystką, nie? I nie powinno ci wypadać, powinnaś być biedna w ogóle i robić pracę za darmo. Nie przejmujesz się tym, jeździsz sobie Mercedesem, nie robi ci to, żyjesz sobie jak chcesz, lecimy w kosmos. Sahasrara, czakra korony, to jest w ogóle mega też, no nie, ja po prostu wszystkie lubię. Ludzie, ja nagrałam chyba z 24 godziny wykładów dotyczących samych czakr, nie, na tym czakra skul. Zapraszam Was serdecznie, będzie w sprzedaży w tym tygodniu, kupcie ten kurs, on zmieni Wasze życie. Czakra korony. I ja przeżyłam coś takiego jak otwarcie czakry korony. Opowiem Wam tak między wierszami o tym doświadczeniu. Ale o co tutaj chodzi w tej przestrzeni? Tutaj chodzi o to, że przestajesz już być w swoim życiu w takiej historii typu, co mi się przytrafiło, że mnie bito, albo mnie wykorzystano seksualnie, albo ja zażywam narkotyki, ja się wpakowałam w jakieś tarapaty, ja założyłam firmę i po prostu przez to miałam w wieku 30 lat zawał serca, że jakby wplątałam się w zły związek, że jakby zdradziła mnie żona, że po prostu przytrafiła mi się w życiu jakaś tragedia i coś tam, i mi się chce, mi się nie chce, ale ja może mogę, może te... Zobacz, to jest cały czas historia o tobie, to jest ego. To jesteśmy w ego. I tam można bez końca się terapeutyzować. I w rozwoju duchowym też jakby kochamy się terapeutyzować, nie? Że ja to, a ja tamto, a ja czuję to, a ja to i mam taki proces, a tutaj przyszło do mnie to. Okej, w pewnej przestrzeni to się dzieje cały czas. To jest taki program, który działa w tle. I tam się cały czas mieli, nie? Bo my jesteśmy zbudowani z żywiołów, z ziemi, więc Matka Ziemia się ciągle zmienia i przerabia, no to my też ciągle jakby przerabiamy jak ta Matka Ziemia, ale my jesteśmy czymś więcej i tutaj aspirujemy do tego czegoś więcej w tym miejscu. Bo wyobraź sobie, że ty tutaj na świat nie przyszłaś tylko i wyłącznie po to, żeby się patrzeć na swoje życie i się zastanawiać, czy ty możesz, czy nie możesz, czy ty chcesz, czy nie chcesz, czy ty jesteś dobra, czy niedobra, czy ciebie jest za dużo, czy za mało. W pewnym momencie to się robi nudne, nie? Sorry, ale w pewnym momencie to się po prostu robi nudne i ja chcę posłuchać ciebie i twojej historii, kim ty w ogóle jesteś, co jest dla ciebie ważne. No bo to może tak być bez końca. Ja chcę cię wyciągnąć wyżej, nie? Spróbuj się tutaj poszerzyć i się zastanowić, kurczę, czy ja naprawdę przyszłam na ten świat tylko po to, żeby znowu się zastanawiać, co inni ludzie o mnie powiedzą, kiedy ja napiszę, wrzucę tego posta na Facebooka i ja napiszę, co myślę. To jest tak naprawdę bardzo egoistyczne, jakby siedzenie w takiej historii, co inni ludzie o mnie pomyślą, albo coś tam, coś tam, coś tam. To nie ma żadnego znaczenia w pewnym momencie. Okej, robisz pewne rzeczy dla innych, obdarzasz ich swoją historią, swoją unikalnością, nie? Robisz to dla innych. Ale nie po to, ale tutaj nie chodzi o to, żeby być cały czas skoncentrowany. I to nie jest historia na przykład o twoim wstydzie albo o twoim poczuciu winy. To nie jest historia o tym, czy ty masz pieniądze, czy ty nie masz pieniędzy. To nie jest historia o tym, czy ty masz takie auto, czy inne, albo że masz jakąś chorobę, że cię coś boli w plecach, że coś tam... Dobra, weź za to odpowiedzialność, nie? Ale weź też odpowiedzialność za tę nieskończoną iskrę, która płonie w tobie. I to ja chcę zobaczyć. Ja chcę to zobaczyć. To, tego świat pragnie. To rozpala pożary na świecie. To płonie wtedy, nie? I to chcemy tutaj wyłuskać. I gdy dochodzi tutaj do tego miejsca, do czakry Sahasrary, do czakry korony, gdy dochodzimy do tego miejsca, pytanie polega na tym, jak ja mogę służyć innym, a nie jaka ja jestem oświecona. Co ja mogę dać? I to nie jest już tylko w sferze zastanawiania się. To jest w sferze realizacji tego tak po prostu. Jesteś tym, po prostu. Cały ten system tych czakr, od tej ziemi, poczucia bezpieczeństwa, kreatywności, działania, współczucia, ekspresji, intuicji itd., to wszystko jest tak zsynchronizowane, że ty po prostu to robisz. Jesteś tym, kim jesteś, bez żadnej ściemy,
realizujesz poprzez te wibracje swoje satnam, poprzez współczucie, potrafisz zrozumieć, o co chodzi w tych wszystkich żywiołach, z których jesteś skonstruowana, twoje żołnierze, twoje działanie, czakra pępka, czyli ogień, twój wewnętrzny płonie i ty działasz, wysyłasz siebie na różne misje, twoja seksualność po prostu sprawia, że ty zapładniasz nowe idee, wchodzisz w relacje i to ci się układa, masz poczucie bezpieczeństwa, bo to jest oczywiste, że no jakby to, że żyjesz, jest dla ciebie wystarczającym dowodem na to, że ten świat cię chce i możesz wyciągnąć rękę po wszystko, co ci jest potrzebne, żeby realizować swoją misję. I ty to robisz. W tym miejscu nie mamy już żadnych wątpliwości. I tutaj nie ma jakiegoś bo tutaj znika ego, nie? Tutaj znika ego. Tutaj czynnikiem, który ciebie ogranicza, blokuje tę czakrę, jest ego. Ja wiem, że koncept ego jest dosyć skomplikowany. Ja to wiem, ale używajmy takich konceptów, nie? Bo to się odsłania z biegiem praktyki. To się odsłania z biegiem praktyki, o co chodzi. Medytacja to jest filozofia praktyczna i możemy o niej dużo powiedzieć i nawet już podczas takiego wykładu w pewnym sensie wchodzimy w taki stan medytacyjny, nie? Jak na przykład skupisz się na oddechu teraz w tym momencie, już zaczniesz samą swoją koncentrację na przykład kierować tutaj do góry, zamknięte oczy, zrolujesz nieco do góry i zaczniemy głęboko oddychać, rozluźnisz ramiona, twarz, brzuch, klatkę piersiową, nogi. Sprawisz, żeby każdy kolejny twój oddech był dłuższy od poprzedniego w zupełnej lekkości, bez prężenia się, bez napinania. To już zaczynamy odpływać w pewnym sensie, nie? Jak pozwolisz sobie na to. I nie musisz tutaj teraz robić jakichś wyszukanych praktyk nie wiadomo jak długo, bo ty to wszystko masz już. Energia krąży przez ciebie, po prostu. Tak jak wiatr wieje, nie prosisz się o oddech, to kundalini jakoś sobie znajduje drogę poprzez ciebie. Ale poprzez praktykę medytacji i koncentrację na tych poszczególnych czakrach, no możesz uczynić z tego mistrzostwo. Tu się zaczyna ja lubiłam moje kursy nazywać mistrzowski umysł i stworzyłam kilka kursów, które miały uczyło mistrzowski umysł. Mastermind. Możesz opanować swoje życie na takim poziomie, że jesteś w stanie się zrealizować. Tutaj chodzi o samorealizację. Self-realization. Najwyższa świętość, której może dostąpić człowiek w tym wcieleniu. W ogóle. I w każdym, nie? Bo nie też, czy w tym wcieleniu, no to już zahaczyłam o taką, może to jakoś nie zgadzać się z tym, w co wierzysz. Ale to, kim jesteś w ogóle jako człowiek, do czego aspirujesz, no to jest po prostu zgodne, nie? W tym miejscu następuje takie głębokie połączenie z twoją misją życiową w ogóle. Czy wierzysz w przeznaczenie? To jest ciekawe pytanie. Nie na takiej zasadzie, że twój los jest zapisany gdzieś tam i spotka cię jakaś klątwa, ale przeznaczenie w takim sensie, że czujesz w środku siebie, jak zamkniesz oczy, że jest coś wyjątkowego w tobie. Że jest coś takiego, czego nie potrafisz do końca opisać, że to, co robisz do tej pory w życiu, jakoś wokół tego się kręci, ale ten diament, ta iskra jest w tobie. Czy wierzysz w to? Bo to jest przeznaczenie. I fajnie jest poustawiać sobie w sobie przepływ energii w taki sposób, żeby to przeznaczenie mogło się realizować, żeby być tylko tym. Żeby to już nie był taki mały diamencik gdzieś tam w tobie zasadzony, tylko że ty tym jesteś, jakby każdą komórką swojego ciała. Bo ten diamencik tego przeznaczenia, on jest zasadzony w każdej komórce twojego ciała. I poszerzenie świadomości nie polega na tym, że ty po prostu gdzieś tam wylatujesz w kosmos, zamykasz oczy i masz wizję jak na ayahuasce, tylko poszerzenie świadomości polega na tym, że każda komórka twojego ciała nabiera połączenia z tym diamentem i realizujesz to w każdej czakrze. W tym, co ty wkładasz do ust, w tym, z kim ty idziesz do łóżka, w tym, w jakie ty chodzisz relacje, jak ty pracujesz, działasz, co ty czujesz. Że to i na tym polega ta potężna ekstaza i odlot jogiczny, że to jest wszędzie. Że to nie jest tylko wtedy, jak ty na przykład spalisz jointa,
Albo to nie jest tylko wtedy, jak zjesz pączka i po prostu się nasycisz cukrem. To jest na każdej płaszczyźnie Twojego życia. Realizujesz się na każdej płaszczyźnie Twojego życia. Dzięki. Nie wolno tam. I to jest ten jogiczny odlot. I to jest wszechogarniające, bo to ogarnia każdą płaszczyznę Twojego życia. Tej energii jest czasami tak dużo i ona jest tak ekstatyczna, że ja się czasami zastanawiam, co ja w ogóle zrobiłam w moim życiu. Czy ja jestem w ogóle w stanie to przez siebie przepuszczać? Pamiętam, jak kiedyś miałam taką rozkminkę, moja córka miała kilka lat, miałam kiedyś takiego doła trochę. Ja się zastanawiałam, czy jestem dobrą matką, nie? Jak jesteś matką, to na pewno się też tak zastanawiałaś, nie? Zastanawiałam się, czy jestem dobrą matką, czy dobrą decyzję podjęłam, czy to dla mojego dziecka. Boże, mówię, może mogłam zrobić tak, może tak, może oni mieli rację, nie? Że coś tam, jakby miałam taką rozkminkę, czy jestem dobrą matką. I w pewnym momencie przychodzi moje dziecko, coś tam robi, ja siedzę w tym moim dole i ona w pewnym momencie zaczęła się tarzać po podłodze, nie? Taka mała się tarza po podłodze, ja tarzę się po tej podłodze. I tak się na nią patrzę, mówię, Helena, co ty robisz? Ona mówi tak, mamo, ja jestem taka szczęśliwa, że ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić, nie? I w ogóle się tarza. I do mnie wtedy przyszło, mówię, Boże, dziecko jest takie szczęśliwe, że się tarza po podłodze, a ja wciąż się zastanawiam, czy jestem dobrą matką. Dobra, w tym momencie się skończyło, nie? Skończyłam kwestionować samą siebie, naprawdę. Także przepływ energii kundalini może być tak ekstatyczny w Twoim życiu, ponieważ on Ciebie wypełnia wszędzie. I Ty też później widzisz to, jak się inni ludzie czują przy Tobie, nie? Jak ja widzę, jak inni ludzie się przy mnie czują i jak oni korzystają z mojej egzystencji, tak naprawdę, że z mojej egzystencji tutaj na świecie, z tego, że na przykład postanawiam spędzać swój czas na tego typu pracy, na przykład chcę tworzyć pokój harmonii, albo postanowiłam stworzyć kurs Chakra School dla początkujących, żeby każdy z Was mógł zaczerpnąć tej wiedzy na swojej drodze aspiracji do oświecenia, do oświeconego życia. Postanowiłam spędzić mój czas w ten sposób. Mogłam zrobić tysiąc innych rzeczy, nie? Mogłam na przykład sprzedawać luksusowe samochody, mogłabym, nie wiem, pracować jako specjalista do spraw obsługi klienta w Finlandii i zarabiać, nie wiem, 20 tysięcy miesięcznie w jakiejś super firmie w Katowicach, bo znam biegle fiński. Mogłam na przykład postanowić sobie, że będę panią domu, żoną bogatego wójta na przykład, albo coś tam. Mogłam spędzić moje życie w różny sposób, nie? Ty też postanawiasz coś tam zrobić ze swoim życiem. No ja to życie postanowiłam pójść gdzieś tam za głosem prawdy, a tym głosem prawdy w tym momencie było dla mnie to, ja mieszkałam w Finlandii, miałam super od linijki życie poustawiane, wszystko pełno kasy, robiłam co chciałam, jeździłam za granicę i przyszło do mnie, Amrita, przeprowadzisz się do Polski, będziesz grać na gitarze i podawać ludziom kakao. Do Bielska-Białej. Ja nigdy nie byłam wcześniej w Bielsku-Białej. Nigdy nie byłam w Bielsku-Białej. Musiałam sprawdzić na mapie, gdzie to jest w ogóle. Dobra. Zajęło mi to trochę czasu. Parę miesięcy i tu przyjechałam. Tydzień przed przeprowadzką ja jeszcze nie wiedziałam, gdzie ja będę mieszkać. Ja mówię, nie po to mnie tu Bóg wysyła, żebym była bezdomna. Na bank się znajdzie. No i znalazł się ten dom, w którym jesteśmy. I tutaj przyjechaliśmy. Ja stoję na tym tarasie i ja mówię, Boże, co ja zrobiłam? Tego się nie da już cofnąć. Tego się nie da cofnąć. Podawać kakao ludziom. Grać na gitarze, gadać o medytacji. Przecież kto w Polsce będzie chciał tego słuchać? Co ja w ogóle zrobiłam? Nie da się tego cofnąć. Co ja w ogóle zrobiłam, nie? No ale i jeszcze te biznesy, które wymyśliłam to na początku w ogóle nie wypaliły. Ale zobaczcie, trzeba iść za tym. Trzeba po prostu iść. Życie może być zabawą. I żywioł cię podtrzyma, nie? Zaufaj Stwórcy. Ten, kto dba o to, żeby się ta ziemia kręciła, dba też o to, żebyś ty miała co zjeść, żebyś co zjeść, to jest na czakrze podstawy, nie? Takiej zupełnej, taka w ogóle walka o byt, żebyś się mogła i mógł zrealizować w tym świecie, wyciągnąć, żeby ten diament świadomości był w każdej twojej komórce, na każdej płaszczyźnie twojego życia, żeby inni mogli się czuć przy tobie w taki sposób, że po prostu rozwala ich, nie? Roznosi ich uzdrowienie, szczęście, poczucie prawdy, poczucie sensu.
to, co ja daję ludziom, to jest poczucie sensu. Poczucie spójności i stabilizacji. To jest duchowa IKEA. To musi trzymać kupy, być proste i trwać na lata. Na lata musi ci służyć, nie? Także w ten sposób to się rozkłada. To jest taki chakra skól, to jest taki głęboki fundament pod twoje życie. Pod twój dalszy rozwój duchowy, do którego ja cię zachęcam, żebyś ty to robiła i robił cały czas. Do końca twojego życia, żebyś poszukiwała połączenia z Bogiem, ze sobą, z sensem, z tym. Żeby twoje życie miało sens, żeby ci chciało. Że tutaj, tu jest górny trójkąt i te wszystkie subtelności, zobaczcie, bo my idziemy w dzisiejszych czasach na zderzenie czołowe, bo jeszcze chcę powiedzieć o tej subtelności, o tym odlocie na trzeźwo. My idziemy w dzisiejszych czasach na zderzenie czołowe, nie? Alkohol, pornografia, drapieżny seks, jakieś mocne w ogóle rzeczy, nie? I jakieś tego typu, jakby wchodzimy na zderzenie czołowe, żeby coś poczuć, bo mamy tak w ogóle stępione czucie, żeby coś poczuć, w ogóle coś, no to musimy iść na zderzenie czołowe. I to jest taki bardzo subtelny później sabotaż nasz wewnętrzny. No bo okej, jesteśmy na drodze rozwoju duchowego i nie wszyscy już później idziemy na zderzenie czołowe, ale i tak gdzieś tam w nas drga wzorzec, że żeby coś zadziałało, to musi być mocne, nie? Bo żebym ja doznała przebudzenia, to musi mną wstrząsnąć. Że przebudzenie kundalini to musi być takie, że całe moje ciało będzie w ogóle się pocić i je zwymiotuje i będę przez tydzień w łóżku leżeć. Albo że muszę jechać na 10 ceremonii ayahuaski, najlepiej w Peru, z jakimś brudnym szamanem w ogóle zajechać się, nie? Muszę palić codziennie jointy do potęgi, żeby mieć jakąś w ogóle natchnienie kreatywne, żeby coś tam się wydarzyło, nie? Albo muszę się napić codziennie wina, żeby po prostu jakby się wychillować. Albo, no zobaczcie, co to jest. Albo później idą takie w ogóle subtelni sabotażyści, nie? Że w moim związku przełom i transformacja wiąże się z jakimś dramatem, nie? Że zawsze musi być ciężko, że nasza transformacja musi się odbywać w takich warunkach, że zawsze na przykład przychodzi mi jakiś dramat. Albo na przykład przełom w mojej działalności i na przykład fala nowych klientów musi się wiązać z tym, że wszyscy starzy ode mnie się odwracają i nikt mnie nie rozumie. Albo zainicjowanie czegoś nowego w moim życiu, to zawsze po prostu idzie za nami to ciężko. Albo zawsze idzie za nami to dziwnie, trudno, idzie za nami takie chwianie się trochę, taki trochę jakiś brak równowagi. Okej, jak to przychodzi, to trzeba to przyjąć, ale to nie znaczy, że trzeba to specjalnie wywoływać w naszym życiu, nie? No bo wiele rzeczy dzieje się lekko i przyjemnie, bo otwórzmy się na cuda w naszym życiu. Po prostu na cuda. Że nagle ja na przykład wiem, że nie muszę za długo szukać, bo jak pójdę kupić sobie gitarę do sklepu, akurat do tego, bo jak mam takie przeczucie, że to będzie w tym, pójdę ją sobie tam kupić, no to na przykład spotkam najlepszego nauczyciela gitary, który mnie poprowadzi do po prostu najlepszego rozwoju i ja nie muszę przewalać internetu przez tydzień i spotykać 10 beznadziejnych nauczycieli, którzy sprawią, że w ogóle zwątpię w siebie, no bo jakby idę za tą intuicją, nie? Mam przetartą tę szybę trzeciego oka, jakby podążam, nie kwestionuję, nie pytam się 1000 razy. Po prostu idę i po lekkości, trzeba zaufać, jakby zaufać subtelności życia. Bo wtedy zaczynasz mieć te odloty na trzeźwo, które są o wiele bardziej intensywne niż jakiekolwiek inne odloty, które ty sobie serwujesz jakimś ostrym jedzeniem, ostrym seksem, pornografią, jakimiś odmiennymi stanami świadomości. Subtelność życia i wykształtowanie, otwarcie tych górnych czakr, to się bardzo często z tym wiąże, właśnie z dostrzeganiem i docenianiem subtelności życia. I na tym się później ma największe odloty. Na subtelności życia. Że ty słyszysz słowa prostej piosenki i ty płaczesz. I autentycznie głęboko to się w tobie porusza. Że ty potrafisz na przykład powiedzieć w twoim towarzystwie, co ty myślisz i czujesz i po prostu... Jest to najlepsza impreza życia dla tych ludzi, mimo że nikt nic nie wypił oprócz kakao. Że potrafisz dać sobie cierpliwość i przestrzeń na budowanie relacji z drugim człowiekiem przez kilka lat i coraz bardziej czujecie te głębie tego. Nie musicie na wariata robić nie wiadomo czego. Wystarczy, że jesteście przy sobie
I przez lata uśmiechacie się do tej relacji i czujecie, że to się pogłębia. To są subtelności życia i nagle to jest tak głębokie, że to jest głębokie w nieskończoność. Czujesz, o czym mówię. Jestem pewna, że po prostu to czujesz, nie? Otwierają się górne czakry. To jest otwarcie górnych czakr. A nie to, że cię, nie wiem, zaleją wizję i będziesz w konwulsjach na podłodze albo coś takiego. Ludzie sobie tak czasami wyobrażają, wiecie, na przykład przepływ energii kundalini, że to się takie coś wydarzy. W tym czasie otwarcie górnej czakry, otwarcie czakry korony wiąże się z czymś takim, że ty zamykasz oczy i ty po prostu wiesz, że ta cała mądrość kosmosu, która sprawia, że liście są zielone, drzewa rosną, a ty oddychasz, jest na twoje zawołanie. No bo ty masz coś tutaj do zrobienia na świecie. I wszystko cię podtrzymuje do tego, żeby to zrobić. I możesz się rozluźnić w tym momencie. Albo możesz nastroić się i napiąć się w taki sposób, że będziesz grać tę idealną melodię na świecie. No bo to też nie chodzi o to, żeby się rozłożyć, nie? Tak jak gitara. Ostatnio na Shaolinie o tym rozmawialiśmy, nie? Dobre nastrojenie instrumentu. Jak ty jesteś naprężona, no to ci się pozrywają te struny. Prędzej czy później będzie kontuzja. Ale jak ty, wiesz, rozłożysz te struny w gitarze i w ogóle je rozstroisz i tak leżysz i otworzysz potem jeszcze paczkę chipsów i włączysz na Netflixie znowu jakiś odcinek, zamiast po prostu, nie wiem, zrobić coś, co cię prowadzi dalej, no to też nic z tego nie wyjdzie. Musi być odpowiednie naprężenie, nie? Odpowiednie naprężenie, dostrojenie instrumentu, dostrojenie ciebie i to robisz codzienną medytacją. Dostrajasz siebie do tego, żeby dobrą melodię grać tutaj na świecie, żeby twój głos wybrzmiewał prawdą, żeby ta wibracja, którą ty jesteś, tym drganiem, żeby dookoła sprawiała, że to wszystko drga w taki sposób, taką niebiańską melodią, którą ty gdzieś tam słyszysz. Także tędy jest droga. I tutaj się robi bardzo subtelnie, bardzo subtelnie. I to wymaga dużej odwagi, żeby pracować z tymi górnymi czakrami. Bo nie jest łatwo na trzeźwo przechodzić takie procesy. Ja miałam taki incydent w moim życiu, taki romans w moim życiu, że ja przez pół roku pracowałam jako nauczycielka medytacji i uzdrowicielka na ceremoniach ayahuaski. I mi się wydawało, że ludzie przechodzą szybkie transformacje i że to ma sens, nie? Ale koniec końców po prostu to wszystko spada i jesteś znowu w tym samym życiu, które jest tak skonstruowane, jakie konstruowałaś przez ostatnie 15 lat i wracamy do punktu wyjścia, że trzeba usiąść, zrozumieć siebie, zbudować sobie głęboki fundament cierpliwości i akceptacji wobec tego, kim ja jestem. Po co tu jestem? Odpowiadamy sobie znowu na te same pytania i gdy my to robimy w sposób subtelny, to na lata mamy po prostu gotową dla siebie drogę do pomyślności, do życia w prosperity, w szczęściu i w pewnym momencie, na początku oczywiście mamy różne wątpliwości, czy na pewno, czy tędy, czy coś tam, jakieś tam dramaty, ta sinusoida jest jakaś taka trochę większa i ona będzie zawsze, nie? No bo jak jest prosta linia, no to nie żyjemy, więc zawsze jest jakby jakaś tam sinusoida. Na początku w rozwoju duchowym ona bywa taka, też w zależności jakim jesteś człowiekiem, co już jest za tobą, jaką masz historię, bo jakbyśmy to powiedzieli w jodze, jaka jest twoja karma, tak? Ale później to już się zaczyna być takie, a później ty to widzisz, okej, tak mam, nie? Nie dążysz też do tego, że się za wszelką cenę dobrze czuć. No bo wiesz, że to, że się czasami źle czujesz, też ma jakiś cel w twoim życiu, przyglądasz się temu, starasz się zadbać o siebie, to przestaje być takie, wiecie co, bo jak coś jest za bardzo ekscytujące, to zabiera bardzo dużo naszej energii, nie? To jest dobre na początek, czasami też i później na przykład kiedyś jak tak za dobrze nie umiałam komunikować, o co mi chodzi, to ja też przyciągałam takich studentów, że na przykład oni byli bardzo mocno zainteresowani silnymi efektami, jakie daje ta medytacja ze mną. Że o Boże, teraz to już w ogóle, teraz to wszyscy w ogóle normalnie wylecimy w kosmos i nas w ogóle porozwala i w ogóle nie wiadomo, co się stanie. Tylko że później ta ekscytacja zawsze opada i co pozostaje? Pozostajesz ty i twoje życie, prawda o tobie, nie? I to już się niektórym nie podobało. Oni szli później dalej szukać, bo może tam będzie, bo tam znowu odnajdą, bo tam znowu odnajdą, bo tam znowu odnajdą. Ja ciebie zapraszam do takiej długiej pracy między nami. Naprawdę
Bardzo lubię pracować z osobami przez dłuższy czas. To jest dla nas obojga dobre wtedy, no bo pojawia się pewna stabilizacja, pojawia się pewien szeroki taki fundament i to jest dobry moment, kiedy znika jakaś taka nadmierna ekscytacja i pojawia się prawda pod tymi emocjami wszystkimi. Można się temu przyjrzeć. Prostota, coraz większa prostota. I coraz większa subtelność, wrażliwość na wrażliwość i subtelność. Wtedy nie potrzebujesz dużo, ale wtedy masz wszystko. Także to są koncepty związane z górnymi czakrami. Tak wygląda ta sytuacja. No i to jest ten największy odlot, który możesz przeżyć jako człowiek. Nie taki napompowany w ogóle zderzeniem czołowym, z życiem, z intensywnością, z tym tam, tylko takie szerokie spektrum Twojego człowieczeństwa. Jutro porozmawiamy o przestrzeni serca. Porozmawiamy o przestrzeni serca, o aurze, o tej wypadkowej tych wszystkich czakr i o wędrówce tej energii z góry na dół. Bo to nie jest tak, że idziemy na przykład drogą podniesienia energii od dolnej czakry do górnej i jakby to się dzieje. Ja już teraz poprzez tę opowieść mówiłam Ci i wczoraj i dziś na temat tak naprawdę wędrowania tej energii, bo gdy Ty jesteś zamknięty w jakimś swoim życiowym dramacie, tutaj to jakby Ci tam, wiesz, telepie, no to wiadomo, że warto tę energię podnieść do góry. Ale gdy masz w sobie dużo różnych koncepcji i masz w sobie dużo wrażliwości i masz w sobie dużo otwartości, albo połączenia z Bogiem na przykład, dużo jesteś taka wizyjna, wrażliwa, albo wizyjny, wrażliwy i tak dalej, warto wtedy zejść z tym niżej, nie? Żeby napełnić swoją codzienność tą konstruktywną energią, że to mogło się zadziać na różnych płaszczyznach Twojego życia. Czyli tutaj następuje takie wyważenie. I jak powiedziałam, czakry to są naczynia połączone, więc to wszystko ze sobą współgra i nigdy, ale to nigdy tak nie jest, że na przykład możesz, pracujesz sobie, nie wiem, z jedną czakrą i uleczysz całe swoje życie, nie? Albo że na przykład pracujesz sobie tylko z czakrą działania, czy na przykład z trzecią czakrą, bo w życiu nie działasz, ci się wszystko rozłazi, no to ty stwierdzisz, że sobie zrobisz jakąś praktykę medytacyjną na trzecią czakrę i ci się wszystko poukłada, a tymczasem ci się uruchamia proces na przykład związany z czakrą szóstą albo z ekspresją, bo się okazuje, że nie działasz dlatego, że nie masz ognia, bo masz ogień, ale na przykład masz tak duży ból w swoim sercu albo jesteś tak naiwna, że po prostu dlatego ci się to rozłazi, nie? I tutaj wtedy regulujemy to w inny sposób. Dlatego kompleksowe podejście do swojego człowieczeństwa, do swojego życia, do swojej historii, nadziei i pragnień, takie pozbawione jakiegoś rozemocjonowanego teraz czegoś tam aspektu Twojego, no to jest gwarancja sukcesu, który się rozkłada jak taka płaszczyzna Twojego prosperity w Twoim życiu. No i może to nie jest droga jakoś zbyt ekscytująca, tam się pojawiają różne podniety, ale ekstaza rozbudzonej świadomości w każdej komórce Twojego ciała, to ja tego życzę każdemu człowiekowi. Nic Ci tego nie zastąpi, tego ekstatycznego połączenia po prostu z samym sobą, coraz bardziej inkarnowana jesteś wtedy jeszcze bardziej. Inkarne, wchodzisz w mięso, incarnate, tak? Jakby wchodzisz w ziemię, w życie, w wodę, w tego człowieka, w tę swoją historię, jakby to jest takie soczyste, to jest takie, że wyrażasz się przez to, nie oceniasz tego, to jest ekstatyczne. To jest to, czego szukasz. I to jest tutaj, na ziemi, bo ty jesteś nieskończona. Tego doświadczasz podczas medytacji, nie? I możesz tego doświadczać już teraz podczas jednego oddechu, ale całkiem możliwe, że warto się w to wgryźć na trochę dłużej, nie? Całkiem możliwe. To tyle, jeżeli chodzi o wykład dzisiejszy. Pełen kurs Chakra School będzie w sprzedaży w tym tygodniu i to jest 18 fascynujących wykładów, zwieńczonych praktyką, 18 różnych praktyk medytacyjnych wykorzystujących mantrę, mudrę i oddech, żeby nie tylko o tym gadać, tylko żebyś Ty na przykład mogła teraz albo wieczorem po wysłuchaniu takiego wykładu sobie usiąść i zrobić sobie medytację, nauczyć się jej i odpalać ją w swoim życiu, w
wtedy, kiedy potrzebujesz, po to, żeby głębiej zrozumieć siebie, głębiej zrozumieć, o czym my tutaj mówimy, nie tylko poprzez umysł, no bo teraz słuchasz i mamy jakieś takie połączenie w głównej mierze za pomocą umysłu, ale jak ty robisz medytację, to ty tej nieskończoności doświadczasz poprzez swoje ciało. Kierunkujesz oddech, zamykasz ciało w pewnej strukturze, wykorzystujesz mantrę, stwarzasz pewną wibrację, stwarzasz pewien setting dla tego ciała, żeby podnieść swoją świadomość, że głębiej zrozumieć, o co chodzi w tych czakrach, poprzez ciało, poprzez świadome ciało. Nie? Także tyle. Tyle ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję. Udaję się w dalszą drogę. Mam jeszcze konsultację indywidualną za 20 minut. Także do zobaczenia jutro. Widzimy się jutro o 10. Postujcie na Pokoju Harmonii, postujcie jakieś swoje różne pytania, postujcie swoje spostrzeżenia, postujcie swoje notatki. To jest też zawsze bardzo interesujące przyjrzeć się perspektywie, jak to odbiera. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobało. Ja czytam Wasze komentarze. Polecajcie innym. Szykujcie się na kurs Chakra School, który będzie w sprzedaży w tym tygodniu i widzimy się jutro. Jutro będzie serce i aura, także będziemy jakby udrażniać przepływ tej energii, rozumieć, o co w tym chodzi. To jest ta pompa na sercu, gdzie jest centrum wszechświata. Będziemy schodzić do centrum wszechświata. O, lot do centrum wszechświata. Także pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was. Galopem jednorożca udaję się dalej i do zobaczenia jutro. Cześć. Sat Nam.